Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w nowym odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Kroniki Myrdany Archolos. Moi drodzy, znajdujemy się teraz w świątyni magów wody. Jest tutaj zejście do katakumb i oczywiście możemy na Badulfie użyć po prostu zwoju snu. Otóż, po co tutaj przyszłam? Po pierwsze, możemy tutaj za darmo znaleźć parę książek, które dadzą nam bonus doświadczenia, m.in. Arcanum Marum, tom drugi, tom pierwszy, no właśnie, parę kręgów, jest również Testament Wilka, też możemy sobie to wszystko oczywiście przeczytać, ale pewnie się zastanawiacie, po co tutaj przyszłam. Otóż chodzi o to, że podobno nie opłaca się nam ulepszać pancerza Nordmarczyka, natomiast będziemy mogli zdobyć lepszy pancerz do końca gry. I owy lepszy pancerz można będzie ulepszyć, ale nie ulepszymy go, dopóki nie znajdziemy specjalnej książki. Ja już tą książkę podniosłam. Zaraz wam pokażę, która to książka. Jak widzicie, parę również czarów tutaj można znaleźć ciekawych. No i również kręgi, książki do kręgów, chociaż nam to raczej potrzebne nie będzie. Za dużo w tych katakumbach nie ma. Tutaj jest oczywiście krypta, natomiast nie możemy tych grobowców otwierać, ani nic z nimi robić. Co najwyżej możemy pomodlić się do Adanosa. Chcę się pomodlić, tak po prostu. I to jest wszystko w sumie, co możemy tutaj zrobić. Patrzę, mam 20 punktów nauki. Zastanawiam się, na co moglibyśmy to wydać. I szczerze mówiąc, nie wiem. Moglibyśmy w kuszę zainwestować, chociaż myślę, że ten wojownik w kuszy nam zdecydowanie wystarczy. Jesteśmy uczeni tak naprawdę wszystkiego. No tak naprawdę z wyjątkiem many oraz pozyskiwania zasobów, tam 4% nam brakuje. No i wiadomo, kręgów się też nie uczyliśmy. Także no, to by było na tyle, jeżeli chodzi o te katakumby. Możemy sobie oczywiście przeczytać te książki, które znaleźliśmy. Dziennik badań to nie. Ale tutaj, Arcanum Marum. Za każdą taką książkę dostajemy bonus 50 punktów doświadczenia. Po przeczytaniu całych tomów dostaniemy, z tego co pamiętam, chyba manę plus 5 albo punkty życia. Nie pamiętam już, tak szczerze mówiąc, ale na pewno coś dostaniemy w zamian. Pokażę wam jeszcze za chwilę ten Testament Wilka oraz tą książkę właśnie traktującą o tej zbroi. Tak, mana plus 5. I teraz tak, ten Testament Wilka. Chociaż najpierw może Mistrzostwo Płatnerzy z Vardal. Księga wygląda na niezwykle starą. Zawiera informacje na temat płatnerstwa. Z racji wieku większość jest już nieczytelna. Nam się to naprawdę przyda. Wiele stron jest zupełnie nieczytelnych ze względu na ich wiek. Nie masz jednak w całym świecie płatnerzy równie sprawnych, co mistrzowie z Vardal. Z rąk tych rzemieślników wychodzą pancerze tak mocne, że i pędzący topór są w stanie zatrzymać. Sekrety tej sztuki są dwa. Pierwszym jest doświadczenie przekazywane z dziada pradziada, tak by każde uderzenie młota jeno wzmacniało stal, a nie ją osłabiało. Drugim, lecz nie mniej ważnym, są materiały najwyższej jakości. By zamienić żelazo w prawdziwie wytrzymały materiał, wymagany będzie po bryłce srebra oraz magicznej rudy. Wnętrze wykonane być musi ze skór dogodnych w dotyku, acz wytrzymałych. Jedną z nich znajdziesz na bestii, co masywna niczym wieża. Drugą na czarnym monstrum, co miód sobie upodobało. Związać pancerz należy jęzorem, co żar kuźni mu niestraszny. Zaś wszelkie nieruchome łączenia wzmocnić dodatkowo rogiem nocnego łowcy. Na sam koniec wypolerować należy wszystko jednym kamieniem twardym dostatecznie. Żywym i martwym jednocześnie, o barwie szarej niczym skały wilczego leża. No, czyli rzeczy wiadomo. Ten róg to będzie róg cieniostwora. Jedna skóra prawdopodobnie będzie czarnego niedźwiedzia, druga być może trola. My takie skóry posiadamy, a nawet jeżeli nie posiadamy, to raczej od Fridy bez problemu odkupimy. Jeżeli o to chodzi, to tutaj mamy już wszystko. Moi drodzy, zbliżamy się do finału tej całej naszej historii. Musimy znaleźć Dastera. I Duster podobno znajduje się między
jakby w drodze, jakby to powiedzieć, znajduje się, jak wyjdziemy z miasta i pójdziemy sobie ścieżką w stronę farmy Bermara. Podobno właśnie tam jest, nie ma go już w porcie. Widzę, że aż mi grę zlagowało. I w ogóle tutaj stoi jakiś dziwny nowicjusz w krzaku. Widziałam go ostatnio, jak się przeteleportowałam. Okej. Znowu jedna. Co ty przyzwałeś golema, gościu? Lodowego golema se przyzwał. Cholerna bestia mniej. Co ty, gościu, robisz? To się nazywa zrobić dobre pierwsze wrażenie. Kim jesteś? Mów do mnie, Zaki. Co tutaj robisz? Między innymi wykonuję nieudane eksperymenty z golemami. No widać. A tak między nami handluję też zwojami przywołania. Jeśli jesteś zainteresowany, to zapraszam. O, proszę bardzo. Słyszałeś o tym, co działo się na pobliskim cmentarzu? A powinienem słyszeć? Jeden z nowicjuszy praktykował tam magię. Potem musiał uciekać przed gniewem paladyna. No i co? Obaj praktykowaliście pokryjomu magię przyzywania. I to raczej nieudolnie. Ty sprzedajesz zwoje, on ich używa. Co ty sugerujesz? Nic mi nie udowodnisz. Mhm. Zwoje walają się po całym klasztorze, a magia była, jest i będzie niebezpieczna. Darujmy sobie te brednie. Albo handlujemy w przyjacielskiej atmosferze, albo nie handlujemy wcale. Okej, czyli rozumiem, że mam wybór? Nie, ale możemy... Okej, masz parę. Obudzenie golema, tworzenie szkieletu, przyzwanie zębacza, wilka, niedźwiedzia i szkieleta goblina. No dobra, niech będzie. Całkiem interesująco. Dobra, potrzebujemy piątkę teleportację. Przeniesiemy się w okolice... jaskini koło miasta. Krypta nie. Opuszczona jaskinia. Silbach twierdza. Opuszczona jaskinia przy mieście. No i to powinno być tutaj, gdzieś w okolicy. Także musimy się dobrze rozejrzeć. Matko, coś ochrypłam dzisiaj. W ogóle muszę się rozgadać. Tak, więc no, zbliżamy się do końca modyfikacji, pomału, powolnymi krokami. Paru zadań nie udało mi się wykonać, bo przegapiłam część zadań. Czy tam jest gościu, który na mnie poluje? A nie, tu jest Duster. Hej. Tutaj jesteś. Właśnie cię szukałem. Nie? O co chodzi? Jestem teraz trochę zajęty. Mam specjalne rozkazy od Rodericha. Mam dla ciebie propozycję pracy. Przygotowuję się do wyprawy i potrzebuję eksperta od pozbywania się sporych ilości głazów. Twoim zadaniem byłoby koordynowanie górników i ewentualne użycie prochu, tak byśmy mogli bez większych trudności zbadać całe ruiny. Sam nie wiem. Mam już całkiem przyjemną posadę w straży. Nie wiem, czy w tym momencie potrzebuję zmian. Będziesz mógł zabrać ze skarbca tyle złota, ile tylko uniesiesz. Czyli mówisz, że będzie tam cały skarbiec do ogołoszenia? O, przyznaję, brzmi to zachęcająco. Otrzymasz specjalny zadatek na potrzebne wyposażenie. I to ja rozumiem! Bez porządnego prochu i solidnych lądów nie ma nawet co myśleć o wysadzeniu. Wróć, gdy będziesz miał przy... Kurde, nie mam pieniędzy. Dobra, ale przynajmniej gościu jest blisko miasta. W ogóle pochodnia mi zgasła. To niedobrze. To co, wróćmy szybko do miasta. Sprzedajmy jakiś niepotrzebny mi kompletnie syf. Chociaż mam teraz trochę problemy już ze sprzedawaniem, bo...
Za dużo tych rzeczy do sprzedania to ja już nie mam. Kurna, Marvin, możesz stąd wyjść normalnie? Mi się wydaje, że chyba też warto byłoby się przespać, bo nie wiem jak wy, ale ja nic nie widzę, nie? Miał pójść szybko, sprawnie, zajebiście. W końcu godny przeciwnik. What? O czym ty mówisz? Przemierzam całe królestwo w poszukiwaniu wojowników do walki ze mną. Wygląda na to, że na tej wyspie nie ma równego tobie. Musimy walczyć. Niech wygra najlepszy. A ja się nie zapisałam, gościu. O, naprawdę jesteś dobry. No. No, ale ja jestem lepsza. Marvin, prosiłam cię, żebyś schował broń. Dziękuję. Miał jakąś fajną broń w sumie. Co to było? Ostrze czego? Ostrze chyba magiczne. Wstaniesz czy nie? Okej, wstajesz. Jeszcze raz, a się doigrasz. Nieźle, całkiem nieźle. Ile? Jeszcze nigdy nie spotkałem wojownika. Dostałem 5 punktów nauki. Wygląda na to, że muszę się jeszcze sporo nauczyć. No, a ja właśnie dostałam za ciebie 5 punktów nauki. No to już teraz całkiem nie wiem na co wydawać. Chociaż wiecie co, ja myślę. Co tu się dzieje? Tu się nie walczy, jasne? Niech to będzie dla ciebie nauczką. Okej, ja chyba nie mam pytań. Dobra, chciałam coś powiedzieć i zapomniałam. A, że chyba bym sobie dała u Adanosa po prostu 5 w obronę, no bo szczerze mówiąc to jest rzecz, która mi się chyba najbardziej aktualnie przyda. Nie mam co robić z tymi punktami, kusza mnie nie interesuje na wyższym poziomie, bo to jest po prostu bez sensu. Dobra, potrzebuję się gdzieś przekimać. Najlepiej u gildy kupieckiej, do której już nie należę. Ale co mi tam? Czyli rozumiem, że teraz na przykład Adelard nie będzie mnie już uczył, tak? No nie wiem, nie wiem. A w ogóle ja teraz gdzieś należę? Mam jakąś przynależność? Nie, jestem po prostu zwykłym obywatelem. Ale moje łóżko chyba dalej wolne. To prawda, nie przyjęliście nikogo w swoje szeregi. Dobra, mam wrażenie, że dzisiaj bardzo flegmatycznie nam idzie. Może to dlatego też, że sama w sobie gra trochę przycina. I nie powiem, jest to irytujące. Wyjdę sobie tędy? Dziękuję. Chociaż tyle. W sumie u Dimy mogłabym posprzedawać ewentualnie jakieś rzeczy, ale lepiej będzie chyba u Fridy sobie posprzedawać. Cześć, Frida. W ogóle odnośnie skór, to... Okej, bo ja ci chciałam posprzedawać po 10 sztuk, wszystko 11. To sobie tak wyrównamy, żebym miała z każdego rodzaju 10 skórek. Czarny szczur. Może z tego uzbieramy jakieś pieniądze. Troll. Mam 6 z trolla. Czarny niedźwiedź. Mam 3. To może od dołu. Owcza to nie. Wilka. Mam 10. Czarnego wilka mogę ci sprzedać. 5 i 1. Wiecie, to chyba dobre podejście, żeby sobie zostawić 10 skór z każdej zwierzyny. Przynajmniej tak myślę. Orkowego psa to mam właśnie tylko 2. Dlaczego ja mam skórę psa? Nie podoba mi się to. Nie wiem, skąd ja to niby wzięłam. Właśnie, w ogóle mieliśmy się z naszym pieskiem pożegnać. Zapomniałam o tym kompletnie. Cieniostwora. Mam 8. 8 cieniostworów zabiłam. Czy na pewno tyle nie zabiłam, nie? Czarny niedźwiedź. 3 czarne niedźwiedzie. Dobra, czyli ja nie mam za bardzo skórek do sprzedania. Ewentualnie unikaty mogę ci sprzedać. Gdyby każdy mi... No, ja wiem, Frida. Okej, od razu mamy dużo pieniędzy.
Jeszcze przydałby się posąg Adanosa, to akurat u mnie w domu. I właśnie pożegnamy się z naszym pieskiem. Podobno jest to dosyć istotna sprawa, ponieważ no jeżeli... Istnieje taka możliwość, że jeżeli tego nie zrobimy, to nie będziemy mieli już psa. Znaczy się, my i tak raczej już nie będziemy mieć pieska, skoro go oddamy. Nie oddajemy. Ale wtedy to już byśmy go całkiem nie mieli. Okej, poszłam trochę głupią stroną, bo mogłam sobie przejść górą. Ale dobra, niech będzie tędy. Dzisiaj, jak widzicie, jeszcze takie przygotowania, ale tak naprawdę załatwimy sprawę z Dusterem i ruszamy do ruin Vardal. Tylko, że najpierw jeszcze... W sumie jak już tędy biegnę, bo się oczywiście pokićkałam trochę, to możemy odwiedzić właśnie posąg Adanosa, wydać te 25 punktów nauki i będziemy mogli ruszać. Punkty nauki już mi się raczej nie przydadzą. W sumie stąd byśmy się mogli tepnąć od razu do tej jaskini i będziemy ten. Tylko, że ja potrzebuję jeszcze do mojego domu się tepnąć. Panie posągu Adanosa, bo nie chcę wody zabierać. Okej, możemy się pomodlić. To tak, tepnijmy się do mojego domu. Krypta. Dom na Starym Mieście. Idziemy się pożegnać z naszym pieskiem, a potem ruszymy do Dustera, żeby mu zapłacić te 400 sztuk złota. No, cóż, nie nacieszyliśmy się długo pieskiem. Ale musimy go oddać. Dobry piesek. Zaprowadzimy cię do miejsca, gdzie się tobą zajmą, póki tu nie wrócę. No właśnie. Okej, czy ja mogę jeszcze... O, mamy tutaj piesia. Okej, Wiktor, nie mogę nic, ale możemy się z Luną. Co słychać? Czemu nie mogę Luny przytulać? To jest bez sensu. Ale teraz będą mieli tutaj pieśka. W sumie spoko. Dobra, to tak. Żeby nie marnować czasu, to się tepniemy od razu stąd. Czy ja jestem w stanie się teleportować stojąc tutaj? Jestem w stanie. To dobrze. To tak. Jaskinia przy mieście. W sumie jest jeszcze jedno miejsce, które chciałabym wam pokazać, ale to może jak ogarniemy sprawę z Dusterem, to wam pokażę. Bo nie wiem, czy tam się teraz coś zadziało, czy nie, ale podobno się tam coś dzieje. I fajnie by było to zobaczyć, jak to faktycznie wygląda i działa. Dobra, mamy tutaj oczywiście ekspedycję, można powiedzieć. I Duster, mam dla ciebie kasę. Hej. Świetnie, to powinno w zupełności wystarczyć. To jak będzie? Mogę na ciebie liczyć? Jest jeszcze jedna sprawa. Nie mogę się stąd ruszyć, dopóki nie załatwię tej sprawy z byczkami. Bezpośrednie rozkazy od Rodericha, sam rozumiesz. Sam bym wszedł, ale niezbyt przepadam za wysokościami, a tym głupkom nie powierzę więcej mojego prochu. Jedną beczkę już rozbili, wchodząc po drabinie. Weź te dwie beczki, wejdź na górę i rozstaw z jednej i drugiej strony tej kłody. Tylko uważaj, żebyś nie spadł. Wolałbym nie zbierać twoich resztek ze ścieżki. Okej, w porządku. Tam w ogóle kryto szczurki. W sumie ja bym się nimi zajęła jeszcze, skoro już tu jestem. Cześć, panie krytoszczur. W sumie to są dwie dodatkowe skóry teraz chyba do sprzedania. O, fuck me. Właśnie miałam powiedzieć, że coś mi tu spadło na głowę. I faktycznie. Jest parę miejsc, których jeszcze nie odwiedziliśmy. Parę jaskiń pozamykanych. Nie wiem, czy mam klucz do nich. Mamy też tą całą zagadkę z tymi... jak to się nazywa? Tasakami. Też jeszcze tego nie zrobiłam. To jest, wiecie, taki swoisty easter egg. No, ale to może być w sumie ciekawe, nie? Okej, podłóż beczkę. Miały być dwie. Chyba, że po drugiej stronie. Bo to w sumie tak wygląda. Ej, a stąd mi ten brzytwiak nie spadł na głowę przypadkiem? Wygląda na to, że nie. Jezusie, nie to. Siła robocza, tak?
Beczka po stronie drabiny rozstawiona. No mi się wydaje, że tu gdzieś powinnam ustawić drugą beczkę. Ale zbytnio nie mam takiej możliwości. A tu mogę ją podłożyć, dobra. To wiecie co, zejdziemy sobie tym takim szybszym sposobem. Tam kolejny pies stoi z gościem. A ja wiem, skąd mam skóry psa. No tak. To przy okazji. To Marvin, brat. Gościu. Stąd mamy skóry psów. Niestety. No oczywiście. Więcej tych listów gończych. Dobra. Cześć, panie Duster. Hej. Wszystko gotowe. Doskonale sobie z tym poradziłeś. Czuję, że będziemy się świetnie dogadywać na naszej wyprawie. Mhm. A z ciekawości, bo przez to całe zamieszanie zapomniałem spytać, gdzie dokładnie wyruszamy? Do ruin Vardal. Vardal? Przecież ta twierdza jest przeklęta! Nie słyszałeś tych wszystkich legend? Spokojnie, byłem już tam z magiem wody Riordianem i oczyściliśmy cały przedsionek. Resztą zajmie się cały oddział wyszkolonych wojowników. Twoim zadaniem będzie jedynie dopilnowanie, byśmy mogli przejść. Dobrze, skoro tak mówisz, obyś wiedział, co robisz i niech ten skarbiec naprawdę będzie pełen złota. No i tak ci za to zapłaciłam. A co z tymi beczkami i pozostałymi strażnikami? Jeden z chłopaków zostanie na straży i będzie pilnował przejścia. Jeśli zobaczy, że orkowie chcą przejść, to zawali pół tego wzgórza prosto na ich puste łby. No kurde, a ty możesz mnie chyba... Owszem, mam za sobą trochę. Oczywiście nie zada... Aha, tu użyjesz wydobywania. Dobra, niepotrzebne mi to. Wiecie co, bo ja chcę jeszcze zerknąć na jedną rzecz tutaj. Tu jest jedna jaskinia. Ja się zastanawiam, czy ja jestem w stanie tam wejść. Do tej jaskini. Tak, tych ludzi to zostawicie na pastwę losu, tak? W ogóle tutaj się pojawiły potworki nowe. Ale dużo błotniaczków. W sumie spoko, jeszcze dodatkowy exp, chociaż nie wiem po co mi. Czy ja jakbym zaczęła strzelać, to tego błotniaka jestem w stanie strzelić? Przestań się ruszać. Cholera. Może po drugiej stronie trafię. Tam kolejni łowcy nagród. Ej, pan błotnik. Aha, bo tam są dwa błotniaki, tak? Dobra, jak już tu przylazłam, to na niewiele mi się zda to moje strzelanie. Widzę, że jeszcze skorupki mogą być do ulepszania i takie tam rzeczy. Dobra, no jak widzicie, jeszcze takie mamy zwiedzanie dzisiaj. Tak, wiecie, sprawy. Ostatniej jakby wagi. Ostatnie rzeczy, jakby ostatni moment na zwiedzanie w ogóle. Bo jak wejdziemy do Vardal, to ja czuję, że już się nam fabuła rozkręci. To coś jak, wiecie, jak Świątynia Śniącego i takie rzeczy, nie? Lepiej było tu nie przychodzić. No dzień dobry, zapraszam. No. Okej. Dobra, trochę bijecie mnie, ale w sumie to... Nie ma co się martwić. Moment, bo ja jeszcze nie dołączyłam do wodnego kręgu, co nie? To będziemy mieli jeszcze tam zadania od Kessela chyba. No tak. Zapomniałam o tym kompletnie, że jeszcze będziemy to mieli do zrobienia. Dobra, tutaj była jaskini... A ty dlaczego jeszcze żyjesz? Jak to możliwe? Dobra. Tutaj była jaskinia oczywiście i warto by było do tej jaskini wejść. Tu się nic nie dzieje. Moment. Tak, tu się nic nie dzieje. W ogóle pszczelarze to żyją? Takie pytanie mam, bo... Bo nie wiem. Dobra. Ta jaskinia była tutaj na dole. Tutaj mogłabym resztę tych orków oczywiście wytłuc. Tu były zamknięte drzwi. Podobno można tutaj znaleźć gdzieś klucz.
Ja go chyba ominęłam. Ten cieniosłup to się chyba odrodził. Ej, to nie ta jaskinia. Tylko inna jaskinia. Ale pana cieniostwora to w sumie chętnie. I to nie ta jaskinia. Gdzie to było? A wiem, to było wyżej. Tych orków też mogłabym załatwić, ale dobra. To, że ich tam parę zostało, to w sumie nic takiego. Jestem w stanie tu wejść na górę? Oj, nie jestem w stanie. Dobra, czyli dzisiaj jeszcze takie, wiecie, przygotowanie, ale jeszcze dostaniemy zadanie od Kessela właśnie. Odnośnie gildii kupieckiej. Boże, nie gildii kupieckiej, tylko wodnego kręgu. I tutaj była jaskinia. I tu podobno gdzieś leży klucz do tej jaskini. Pani telekineza, czy tu faktycznie... Nie wiem. Ty, ja naprawdę to mogę otworzyć. Jak to działa? Ej, a może tamte drzwi pod tym wodospadem też będę w stanie otworzyć w takim razie? Było, kurna, parę takich przejść. Nie wiem, skąd wziąłam klucz. O, dzień dobry. Naprawdę, ten zwiadowca mi nic nie zrobił. Niczego tu nie znajdę. Te młotki to w sumie mogłoby się jeszcze może przydać, nie? Dzień dobry, ktoś jeszcze tutaj jest, nie? No to nie. Dobra, tutaj było tak. I tutaj w ogóle coś jest w środku. Poważnie, to po co ja tu wlazłam? Dobra, to wiecie co, to pozwiedzamy jeszcze mapę. Bo tak jak mówię, jeszcze parę miejsc fajnie by było odwiedzić. Była jedna jaskinia tutaj też niedaleko tych całych pszczelarzy i być może tam też będę w stanie drzwi otworzyć. Byłoby fajnie. Tam chyba nie było żadnego kuferka, no nie? Jak ominęłam, to jestem botem totalnym. Dobra. Fuck! Jak ja poszłam? Chciałam iść do pszczelarzy. Hello. Ej, moment. Co? Nie no, normalnie pszczelarze przecież funkcjonują. No oczywiście. W ogóle żyją ci ludzie? Tak, żyją. Dalej uprawiają sobie miód i takie tam rzeczy, bzdury. Cześć, Bevin. Okej, tu oczywiście kopalnia gildii kupieckiej. Tutaj oczywiście przejście, tu już zabiłam tych gości. Tutaj parę krwiopit jeszcze zostało. To już jest taki żart, że... Marvin, dziękuję. No, także dzisiaj jeszcze takie zwiedzanie. Także tutaj było zejście. I tam była jaskinia na górze. Na górze ona była? Tak, na górze. To nie będziemy schodzić oczywiście na sam dół, tylko tutaj do góry. I jeszcze była jedna. Tam, gdzie był ten cały niedźwiadek. Jeżeli ja jestem w stanie teraz tu wchodzić, no to warto te miejsca zwiedzić do końca. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Tego nie otworzymy. Ale wiecie co? Tak, to ja. Jestem w ogóle ciekawa, co tu jest. Okej, to wygląda jak jakaś... Kompletnie niczego nie ma. Czy ja wyjdę tutaj, gdzie myślę? Chyba tak. Tak, to ja. Mhm, dokładnie. Mamy system podziemnych jakichś korytarzy tutaj. Tylko, że problem jest taki, że tutaj kompletnie niczego nie ma.
Okej, tutaj jest kufer. Wytrych. Kufer Salviego. Okej, nie wiem, kim jest Salvi, dlatego oczywiście wychodzimy stąd. Nie będziemy tutaj bagować gry i nie wiadomo, czego robić, bo jakby gra mnie tutaj nie wpuściła, bo nie mam klucza, ale zastanawiam się, o co chodzi po prostu. Dosyć dziwna sytuacja, dosyć dziwna sprawa. Ale no dobra, niech to zostanie tajemnicą do... Chyba na zawsze. Dobra, jeszcze jedna rzecz. Jeszcze jedno miejsce mnie interesuje. Te tasaki, to nie wiem, gdzie jest ten tasak, więc nie będziemy na razie tego szukać. Tu leśna polna bestia się... Czy tu się całe gówno zrespiło, za przeproszeniem? No na to to wygląda. No dobra, wiecie co, ja już tego nie zbieram, bo to żart trochę by był. Ale ze Silbach się udamy do jeszcze jednego miejsca, które chciałabym odwiedzić ponownie. Tylko parę jakichś leśnych bestii, to też trochę dziwne, że nic więcej tu nie ma. No nie wiem. Coś tu... Jesteś jednak. One się też tak, jak widzicie, zlewają z tłem i... Gdyby nie to, że ją słyszałam, to bym jej nie widziała nawet. Dobra. W ogóle, kurde, dzisiaj mi się jakoś tak kręci w nosie, jakbym miała jakąś alergię. Masakra. Tam jakieś czerwojady jeszcze były. Dobra, co najmniej dziwnie jest. Ale tak, jedno miejsce i potem wracamy już do Kessela. I na tym chyba będziemy kończyć. No nie wiem, dzisiaj tak jak mówiłam, tak trochę biegamy, błądzimy, sprawdzamy. Nie wiem, czy jesteśmy coś w stanie jeszcze więcej tutaj zdobyć, znaleźć, ogarnąć. Raczej nie. Ale przejdziemy się jeszcze... Mam teleportację? Teraz mam. Będziemy jeszcze... krypta przy twierdzy, to nie... Przeklęte bagna. Zapomniałam, którędy się teraz wychodzi. Tędy. Bo... Gdzie są wszyscy? Jezus. Fabio, gdzie tym razem zaprowadziłeś swoich ludzi? Marvin, przestraszyłeś mnie. No właśnie, o to chodzi, że podobno, że to normalne, że oni znikają. No, tak jak wiemy... Te bagna są przeklęte, nie? No i faktycznie. Musimy się przejść trochę po tych bagnach. Ta muzyka jest straszna. Nie wiem tylko, gdzie możemy... No nie wiem, przespacerujmy się, może się gdzieś jakiś skrypt odpali czy coś. Ale podobno to normalne, że ich nie ma. No niestety. Gorzej, że tutaj już wychodzimy z tych bagien. No tak. Dobra, wiecie co? Nie będziemy tracić na to czasu, ale jak widzicie, ich nie ma. Mogę wam od razu powiedzieć, co się z nimi stało, bo nie wiem, czy się nam odpali ten skrypt, czy nie. Ogólnie to... Faktycznie te bagna są jakieś przeklęte, jakieś dziwne. I po prostu na tych ludzi prawdopodobnie spadła jakaś klątwa, która pozamieniała ich w zombiaki. Które powinny tutaj być, natomiast ich nie ma. No dobra. To tak, krypta przy twierdzy Vardal, nie, my bezpośrednio do Vardal.
O kurde, tu już cała ekipa jest. Ale to zajebiście wygląda. I ta muzyka w tym Vardal to jest też hit po prostu. Spalone, zniszczone z gliszcza. Okej, ja potrzebuję Kessela. Właśnie. Chcę poświęcić moje życie sprawiedliwości. No dobrze, pozostaje tylko jedna rzecz do zrobienia. Zgodnie z tradycją Wodnego Kręgu, każdy nowy członek musi przejść odpowiednią inicjację. Biorąc pod uwagę obecną sytuację, nie widzę lepszego zadania niż ograniczenie wpływu Volkera w mieście. Nie możemy tracić czasu na rzeczy niezwiązane z naszą główną misją. Co dokładnie mam zrobić? Lichiarz rekrutuje w mieście coraz więcej ludzi do swojej prywatnej armii. Obiecuje im złoto, ciepły kąt i kufel zimnego piwa. Zdesperowani uciekinierzy dają się złapać w jego pułapkę. Do samego Volkera się teraz nie dostaniemy. Ale możesz chociaż pozbyć się tych jego krzykaczy, którzy rozgłaszają te brednie po mieście. Masz tutaj dane naszego wywiadu jeszcze sprzed tego ataku. Pozbądź się ich. Sposób nie ma większego znaczenia. Tak, tutaj już mamy wszystko, natomiast na razie nie będziemy się tym zajmować. Potrzebujemy tę listę od tego. Właśnie, nie pokazałam wam jeszcze jednej tej. Tu jest ta informacja o krzykaczach Volkera. Do tej pory odkryliśmy trzy główne miejsca, w których występują ludzie lichwiarza. Most między koszarami a Starym Miastem, slumsy przy Złotych Wrotach, teren pomiędzy slumsami a portem niedaleko dźwigu. Dobra, w porządku, ale tutaj jeszcze mieliśmy taki ten jeden dziennik. Właśnie, testament Wilka. Chcąc uniknąć przelewu krwi, Wolzak przed śmiercią podzielił ziemię pomiędzy trzech synów. Najstarszemu z nich, Korwanowi, przypadło miasto z wybrzeżem. Jarundowi grody na wschodzie i zachodzie. Farkan z kolei otrzymał we władanie do rzeczy Srebrnej Rzeki. Trzej bracia przypieczętowali wolę ojca tymi słowami przysięgi. To, co niegdyś trwało złączone, na troje zostało rozdzielone. Gdy jednak wybije godzina trwogi, stara przysięga rozwieje płomień pożogi. Brat obok brata stanie, a świt pogrzebany skarby zastanie. Możecie sobie przeczytać resztę. To naprawdę fajna sprawa. Dobra, to co? Lecimy w takim razie do miasta i myślę, że najbliżej będzie z kapliczki i nosa w mieście. Kapliczka i nosa w mieście. Dobrze wyszłam po dobrej stronie? No, raczej... Lepiej wyjść po drugiej będzie. Idziemy więc w takim razie od razu na most. Tutaj. No i zobaczymy tych krzykaczy Volkera. Trochę słabo będzie ich zabijać, tak na oczach wszystkich. Każdego wieczora możecie liczyć na kufel piwa i ciepły posiłek. A także na spędzenie czasu w doborowym towarzystwie. No tak, mamy pierwszą grupę. Uciszyć krzykacza. Krzykacze przy koszarach nie ma niezłą obstawę. Musimy się trochę rozejrzeć po okolicy. Nieważne, czy jesteście starzy czy młodzi. Dla każdego znajdzie się miejsce w naszej wielkiej rodzinie, bo każdy współpracownik dba o resztę jako swoich braci i siostry. Hej, to nie ty byłeś tym najemnikiem? Wyrzucili cię? To się nawet dobrze składa. Potrzebuję pomocy kogoś niezrzeszonego. No. Jestem zadowolony. W końcu mam trochę wolności. Miałem już dość ciągłych rozkazów. Rozumiem. Też czasami mnie to zaczyna irytować. Kto wie, może za jakiś czas sam zmienię robotę. Wiem, że to może nie jest najlepsza okazja, ale chciałbym prosić cię o pomoc. Widzisz tych gnojków? Siedzą tu od dłuższego czasu i wygadują te swoje brednie. Najgorsze jest to, że muszę wysłuchiwać ich całymi dniami, bo robią to zaraz obok mojego stanowiska. Normalnie aż się od tego gotuję. Nie przekraczają żadnych przepisów, więc nawet Roderich nie może nic z nimi zrobić. Z twoją pomocą moglibyśmy ich trochę skompromitować i upewnić się, że już więcej się tutaj nie pojawią.
Okej. Co mam zrobić? Jakiś czas temu jednemu z nich wypadła kartka z tym idiotycznym przemówieniem. Dopiero wtedy zdałem sobie sprawę, że wszystko, co mówią, spisuje im ktoś inny. Gdyby udało nam się podrobić taką kartkę i ją podrzucić, wtedy mielibyśmy argument, by się ich stąd pozbyć. Postaram się wyśledzić, dokąd idą po pracy. Ty idź z tym do węzela. Pomoże ci to przerobić. Widzimy się jutro w tym samym miejscu. Okej, brzmi to całkiem fajnie. Wykonując nasze zadania, podróżujemy. Dobra, do węzela, tak? No to tędy idziemy. Chociaż tak trochę na okrętkę, ale dobra, może być. Zobaczymy. Miejmy nadzieję, że faktycznie uciszymy krzykacza. I chyba jeszcze będziemy mieli też jedno zadanie związane z wodnym kręgiem. Ale no, wiecie, chciałam dołączyć, bo właśnie wiedziałam, że będziemy mieli możliwość większej liczby zadań. To naprawdę fajne jeszcze. Dlatego właśnie odeszłam od gildii kupieckiej Araxos. Plus interesowała mnie ta zbroja właśnie Nordbarczyka. Normalnie jak należymy do gildii, to jej nie dostaniemy. Niestety. Ta kolejka coraz dłuższa się robi. Niedobrze jest. Chciałbym przerobić pewien dokument. Dobrze wiem, co to za dokument. Ostatnio coraz bardziej grają mi na nerwach. Ale nie mogę przerobić dla ciebie tej przemowy. Czemu? Bo nie chcę kłopotów. Nikt nie powiedział jednak, że nie udostępnię ci mojego stanowiska pracy i nie pomogę w dobraniu odpowiednich słów. Siadaj i bierzmy się do pisania. Spoko. Oczywiście Marvin umie pisać. Wymyślmy coś takiego naprawdę... Jezu, nikt nie jest dla nas bezużyteczny. Może nie róbmy aż takiego barbarzyństwa. Brzmi nieźle. Oby tylko ci krzykacze Volkera byli na tyle głupi, by to przeczytać. Powodzenia, Marvin! Dzięki wielkie, stary. To ja przy okazji może się prześpię u ciebie w łóżku, stary, bo będzie to wszystko szybciej szło. Także prześpimy się i to zadanie też będziemy kontynuować w kolejnym odcinku. Więc myślę, że sobie możemy zakończyć tutaj właśnie przed domem Wenzela. Moi drodzy, dziękuję wam serdecznie za ten odcinek. Ty tam szukałeś? Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zachęcam was do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Ja lecę montować dla was ten materiał, a w kolejnym zrobimy zadania dla wodnego kręgu, które dostaniemy od Kessela, bo na pewno nie będzie to jedno zadanie, tylko przynajmniej dwa, minimum dwa. Chyba. No, nie wiem, zobaczymy. I jak się uda, no to wkroczymy do Vardal. Trzymajcie się i cześć!